Cześć Janusz. Cześć. Gdzie dzisiaj planujesz polecieć? Nie, no myślę, że będę się tutaj w okolicy kręcił. Gdzieś tak z godzinkę może. Może w stronę Gorynia, elektrowni tam. Także zobaczymy, no. Pogoda jest ładna, także... Tak od kozienic, więc tak... No... Żeby pod wiatr tylko nie wracać. No to... Janusz szykuje się do lotu. Jeszcze jakąś na... waypointa. No i Janusz zaraz będzie startował na trajce od Wojtka Pierzyńskiego i na skrzydle solo. I Janusz startuje. Tak mi się wydaje. Jak ci się dzisiaj leciało? O, super! Co dzisiaj widziałeś, jak w powietrzu? No w powietrzu, kurczę, masełko tak w zasadzie, takie laminarnie. No wiało tak od kozienic, więc taki lot w tamtą stronę był wolniutki. W granicach tak 30 na godzinę. Ale z powrotem to tak 80 maszerowałem, także było fajnie. No nie przeleciałem się tam, kurczę, się zapętałem. Nie przeleciałem się tam, gdzie chciałem, bo chciałem polecieć w stronę Ryczy Wołu, ale tak zobaczyłem, że to kurczę się trochę późno robi i dlatego tak sobie skróciłem trawkę. Ale nad Kozienicami byłeś? Tak, byłem nad Kozienicami. Kurde, czego, jak się zaplątałem, że to strasznie. No, ale światełko masz teraz zrobione, bardzo ładnie cię widać z daleka. Czasami jest taka poświata, jakby ci świeciło na zielono. Bo odbija się najprawdopodobniej od relingu. No tak, tutaj fajnie widać na tych linkach to wszystko. 9, a miałem 10, 11, 12, 13. 4 litry, kurde. Ja miałem go bardzo przelanego, wiesz?
to niedużo źle, spalił, mało. No, źle miałem regulację zrobioną i walił mnie 6,5 z kawałkiem. To faktycznie. Godzina 1, tak? 40 kilosów. O. No i dzień dobiegł końca. Lot zakończony. Janusz na ziemi. Pozdrawiam i do zobaczenia.